Kryterium Pareto mówi, że jedynie wynik optymalny w sensie Pareto może być wynikiem gry. E, optymalny w sensie Pareto, czyli przypomnijmy, taki e, dla którego nie ma żadnej innej strategii, w której obydwaj gracze zyskiwaliby co najmniej tyle lub, a przynajmniej jeden z nich więcej. Więc tylko takie wyniki mogą być akceptowane jako wynik gry, no i to jest takie podstawowe kryterium racjonalności grupowej. Z punktu widzenia całej grupy wyniki pareto optymalne są w pewnym sensie optymalne. Aczkolwiek jest problem właśnie po chociażby pokazywaliśmy w poprzednim filmie na jednym przykładzie, gdzie kryterium dominacji wyraźnie wskazywało wynik, który nie był to optymalny. Konkretnie to był taki przykład, że pierwszy gracz miał 3-3, drugi miał minus 1-5, tutaj w tej było 5-1, w trzeciej strategii, w czwartej było 0-0. I no, każdy z graczy stwierdza, że jego druga strategia dominuje nad pierwszą strategią, więc obydwaj wykreślają pierwszą strategię i kończą z wynikiem 0-0, który nie jest Pareto optymalny. Więc patrząc indywidualnie loadują w tym wyniku. Patrząc grupowo, ten wynik jest bardzo kiepski. Zgodnie z kryterium Paroto taki wynik nie może być wynikiem gry. No dobra, to najpierw zróbmy sobie w takim razie tutaj diagram przesunięć. Czyli, co? Jeśli, pierwszy, jeśli jesteśmy w 2-2, no to pierwszy gracz będzie się chciał przesunąć w dół. Teraz tu jesteśmy, no to drugi gracz będzie chciał tu zostać. Czyli ma, mamy takie coś, takie przesunięcie. Jeśli jesteśmy tutaj, to pierwszy gracz będzie chciał przejść tutaj. Jeśli jesteśmy tutaj, no to drugi gracz będzie chciał przejść tutaj. Czyli mamy dwie strategie czyste. Jeśli o, to nazwiemy AB, to nazwiemy AB. To A, no to BA jest tą strategią, i AB to jest ta strategia, więc mamy dwie równowagi nasze w strategiach czystych. No i są to wyniki pareto optymalne, ponieważ yy, w przypadku strategii AB. Gracz pierwszy nie może liczyć na większą wypłatę niż 4, żadna tutaj strategia tego nie przebija. Tak samo w przypadku strategii BA, gracz drugi nie może liczyć na większą wypłatę niż 4, więc obydwie te strategie są pary to optymalne. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu skrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.